Siatkówka jest chyba najbardziej zespołowym z zespołowych zespołów. Szósty set przedsezonowo. Witają Państwa Piotr Złoch, Kuba Lewandowski i Filip Kurfandy. W tercecie przedsezonowym kontynuujemy naszą wspaniałą przygodę z drużynami plus ligi. Mamy już za sobą Suwałki, mamy za sobą Będzin. Czas na nagranie o Bydgoszczy, czyli o drużynie, która w zeszłym sezonie zajęła 12 miejsce. Zajęła 12 miejsce i wydaje się, że w zeszłym sezonie to było zaskoczenie. To był dobry wynik Kuby Bednaruka. Trochę chyba ponad stan. No i czy poszli za ciosem po tym poprzednim sezonie? Chyba nie. Myślę, że to był wynik maksymalny, jaki udało się drużynie z Bydgoszczy przy tym potencjale osobowym po czymś sezonie osiągnąć, tak? Bo nie było problemu. Wydaje się, że też bez problemu by się utrzymali, nawet gdyby drużyna ze Szczecina ukończyła sezon, no to jednak sposób gry, kiedy wszyscy zawodnicy byli w miarę zdrowi i kiedy przelewy przychodziły, to sposób gry drużyny był dobry i pozwalał na sprawienie sensacji, takich jak chociażby wygrana z PGS Krąg Bełchatów. Tak, a na ten zespół momentami po prostu bardzo przyjemnie się patrzyło. Tak, ja myślę, że bardzo dobrze to wtedy poukładał Kuba Bednaruk. Teraz, jak już wiecie z poprzedniego odcinka o MKS-ie Będzin, jeżeli jeszcze nie słuchaliście, to zachęcamy do odsłuchania. A Kuba Bednaruk teraz będzie układał właśnie drużynę z Zagłębia Sosnowskiego chyba? Tak, jeżeli Sosnowskiego. Tak, bo tutaj Śląsk, żeby tutaj nikt mnie nie zaatakował za to, bo to nie jest Śląsk, tylko właśnie Zagłębie Dąbrowskie, przepraszam, nie Sosnowskie, Zagłębie Dąbrowskie, dobrze? Dąbrowskie. Tak, Zagłębie Dąbrowskie, dobra, wiedza z geografii się kłania. Ja może tak żartobliwie tylko powiem, że w poprzednim sezonie trener Bednaruk wydobył więcej z Nikoli Kowaczewicza niż swego czasu w Rzeszowie wydobyto z niego. No to akurat prawda. Nikola Kowaczewicz tutaj pełnił rolę takiego z człowieka od zabezpieczenia przyjęcia, ale on też swoje w ofensywie dokładał, czego się ja akurat nie spodziewałem. No dobra, ale o poprzednim sezonie chyba nie ma co się specjalnie rozwodzić. Tutaj trzeba mówić o tym, co się będzie działo w kolejnym. Dwie osoby ze składu z poprzedniego sezonu zostały w drużynie Wistuli Bydgoszcz, tak? To jest Wistula Bydgoszcz? Wisła. BKS Wisła Bydgoszcz. BKS Wisła Bydgoszcz. Wydaje mi się, że Wisła płynie przez Bydgoszcz? Nie, płynie Brda. No właśnie, płynie Brda. Więc zastanawiam się w sumie skąd też ta nazwa. No, sponsor, okej, dobrze. No to powiem szczerze, że jest to dość intrygujące, bo zazwyczaj jednak te nazwy rzeczne, tak? No jak jest Warta w Zawierciu, swoją drogą spojrzałem na mapę i tak nigdy mi się Warta nie kojarzyła z Zawierciem, ale taka mała dygresja. Ale faktycznie jest, źródła Warty znajdują się w okolicach Zawiercia. Teraz mamy Wisłę Bydgoszcz, czyli trochę nie po kolei, no i tak patrzę na ten skład Bydgoszczy i też jest trochę nie po kolei i tak jest trochę nieciekawie. I teraz, no dobra, zaczynamy po prostu, przyjmujący. Paweł Gryc, no to jest jedna z dwóch postaci, które się ostały w drużynie. Jakub Urbanowicz, Gonzalo Quiroga, Quiroga czy Quiroga, bo to też jest pytanie, jak jest poprawnie. Znaczy, pamiętam, że też nad tym się zastanawialiśmy chyba w którymś poprzednim, przez tym secie z poprzednich sezonów i wyszło nam, że to jest Rodrigo Quiroga. Okej, okay, no to nie Rodrigo, a Gonzalo, ale akurat to samo nazwisko, więc się zgadza. Gonzalo Quiroga, tak. Tak, Gonzalo Quiroga i Jakub Peszko. No i no dobra, komentujcie panowie. Akurat o Gonzalo Quirodze pamiętam, że w pierwszym sezonie szóstego seta, czyli w tym, kiedy Argentyńczyk trafił do GKS-u Katowice, rozmawialiśmy o nim z Piotrem Świniarskim i mówił Piotrek wtedy, że robił na nim Argentyńczyk bardzo dobre wrażenie w sparingach. Później ten sezon w Katowicach bym powiedział, że miał średni, a ten zeszły był przeplatany bardzo mocno kontuzjami i większość sezonu ten zawodnik spędził poza nawet ławką rezerwowych, po prostu gdzieś za bandami i nie brał udziału w grze. Z tak, tego powodu też wydaje mi się, że nie do końca wiemy, na co go stać. Tak, nie wiadomo. Tak, nie, dokładnie, nie wiadomo. I też, żeby rzucić kontekst na te transfery, bo to, że jakby będziemy po kolei szli pozycja po pozycji, no i w zasadzie będziemy mówić o
no, zawodnikach, którzy no, raczej nie mają szansy, żeby ligi zwojować, przynajmniej takie jest moje zdanie, no to jednak trzeba pamiętać o tym, że tam bardzo duże problemy były strukturalno-finansowe w Bydgoszczy pomiędzy sezonami. W poprzednim sezonie już się pojawiły, ta siatkówka w Bydgoszczy została uratowana, ale no jakby przy analizie tych wszystkich składów, no jak się będziemy zastanawiać, no trzeba mieć to z tyłu głowy, że po prostu tam te warunki finansowe były bardzo ograniczone, no i Przemysław Michalczyk, też nowy trener, nowy polski trener, wcześniej właśnie asystent Kuby Bednaruka, teraz już jako pierwszy trener, no on naprawdę musiał szyć, zakładam, z takich zasobów, które no nie pozwalały na szeroki wybór. Tutaj trzeba chyba też oddać pewne pokłony dla pana Wojciecha Jurkiewicza, tak, wieloletni środkowy, teraz prezes, też walczy o tą siatkówkę w Bydgoszczy, szyje jak może, uszył no, czterech przyjmujących, Paweł Gryc w poprzednim sezonie, przestawiony trochę na tą pozycję, tak, z ataku przez Kubę Bednaruka, zawodnik, który no, w ataku siłę ma, z techniką jest troszeczkę inaczej, ale często na przyjęciu był przedmiotem wielu zagrywek i nie zawsze z każdą sobie radził. Został w zespole i wydaje się, że ma wraz z Rodrigo Quirogą chyba najczęściej zabezpieczać to przyjęcie i dawać taką siłę ofensywną. Tutaj muszę się zgodzić z tym, co powiedział Filip, jeżeli chodzi o Gonzalo. Pierwszy sezon bardzo, niektóre mecze bardzo dobre, to też taki zawodnik troszeczkę latynowski, czyli jeżeli dobrze wejdzie w mecz, no to potem już idzie. Jeżeli w meczu złapie troszeczkę dołka, no to potem ciężko mu z tego dołka jest wyjść. Do tego Jakub Peszko, który przyszedł z Będzina, tam kiedy trzeba było wejść za Jake'a Langlois. Rozmawialiśmy w poprzednim odcinku lekko o wymowie jego nazwiska, no to Jakub Peszko sobie radził dosyć solidnie. Langlois czy Langlois, już nie ma go w lidze. Możecie tutaj nam napisać w komentarzach, jak powinno się wymawiać tego zawodnika, chociaż już w naszej lidze nie grać nie będzie. No i Jakub Urbanowicz jako uzupełnienie. Tak, i no i w sensie przejdziemy oczywiście przez składy wszystkich drużyn, no ale no, moim zdaniem to jest zdecydowanie najsłabiej zestawiona linia przyjęcia ze wszystkich drużyn plus ligi. Bo tak, Jakub Peszko, no to no, nie decydował o obliczu najgorszej drużyny w zeszłym sezonie. Jakub Urbanowicz, niezłe zmiany w Olsztynie, ale jednak no, na dystansie sezonu po prostu z jakiegoś powodu szansy nie dostawał. A ja zazwyczaj ufam trenerom, ja wierzę, że oni na treningach widzą, jak grają zawodnicy, więc też nie było to dziełem przypadku. Gonzalo Quiroga po kontuzji i Paweł Gryc, który trochę jest atakującym, trochę przyjmującym, ale na tym przyjęciu po prostu, jeżeli w samym elemencie przyjęcia nie radził sobie zbyt dobrze, no nieciekawie to wygląda. Właśnie Paweł Gryc może zawsze zastąpić jednego z atakujących oczywiście, którzy będą występować, znaczy atakującego, który będzie występować na boisku, może być to po prostu zawodnik taki uniwersalny, tak, bo on po prostu na obu pozycjach grał, ale ogólnie no nie wygląda to moim zdaniem zbyt ciekawie. Dobra, atakujący. Paweł Cieślik, i to jest druga i ostatnia postać, która się w składzie Bydgoszczy ostała. No i mamy Tączka? Tączka chyba. Wydaje mi się, że mamy Tączka Sterna. Znaczy nie wydaje mi się, że mamy Tączka Sterna, bo on na pewno jest Bydgoszczy. No i to jest zaskakujący transfer, bo właśnie w obliczu tych transferów, o których opowiadaliśmy i na przyjęciu, i potem o których opowiemy na kolejnych pozycjach, to jest zawodnik, no, od którego będzie bardzo dużo zależało, jeśli chodzi o grę Bydgoszczy. Tak, do tej pory mówiliśmy Będzin, mówiliśmy Suwałki, to były zespoły, które może niekoniecznie dają się określić jakimś jednym takim liderem, tak tutaj jest zupełnie inaczej. Moim zdaniem całą grę, odpowiedzialność za wynik właściwie meczu będzie musiał brać na siebie właśnie słoweński atakujący. Tutaj od razu mi się przypomina jego występ na Mistrzostwach Europy w półfinale ze Słowenią, gdzie on wszedł z ławki dosyć szybko za Misję Gaspariniego i zaprezentował się świetnie. Tak, no myślę, że tutaj skrót myślowy Filipa, że po prostu powiedział mecz półfinałowy ze Słowenią, to mówił w założeniu, że mówi o reprezentacji Polski. Tak, mecz Polska-Słowenia. Przegrany, 1-3, tak. Kontynuuj. Nie tak, tak, mecz przegrany 1-3, a po prostu Tączek Stern wtedy wszedł z ławki i zaliczył świetny występ, tylko że jak kojarzę tego zawodnika z wcześniejszych meczów, to wydaje mi się, że obawiam się właściwie, że to był wypadek przy pracy, tak dobry mecz tego zawodnika. Wydaje mi się, że on regularnie takich spotkań nie będzie w stanie grać.
Tak, on z do Bydgoszczy przeszedł z Serie A, tak, jeżeli dobrze pamiętam. Nie wiem, czy coś nie przerwało czasem. Słyszysz nas dobrze? Coś przerwało na chwilę, ale teraz usłyszałem. Okej. No to my cały czas słyszeliśmy ciebie dobrze. Tomczyk Stern, czy dobrze kojarzę? Serie A? W poprzednim sezonie? Tak. Poprzedni sezon Serie A. No transfer, który, no tak jak już wspominałem, nie będę się powtarzał. Bardzo dużo będzie zależeć od postaci Słoweńca, a niestety wcale nie uważam, że jest to postać, o której można byłoby oczekiwać tego, że będzie tym liderem absolutnym w drużynie Wisły Bydgoszcz. Znaczy wydaje mi się, że to jest po prostu Wisła, tak mi się wydaje, że czyta się tego sponsora. Nie chcę się upierać, ale tak mi się wydaje, że gdzieś tak słyszałem. Dobra, no to Wisła Bydgoszcz, niech będzie Wisła Bydgoszcz. I drugi atakujący, Paweł Cieślik, postać, która w zeszłym sezonie w zasadzie, on został w składzie, ale w zeszłym sezonie drugim atakującym to obok Bartosza Filipiaka, to jeżeli dobrze pamiętam, akurat był Mateusz Witek. Tak, Mateusz Witek, tak. I on nie dostawał dużo szans, więc Paweł Cieślik w zasadzie był wręcz trzecim atakującym zespołu. Znaczy z kolei, tak konkretnie mówiąc, Paweł Cieślik, gdy pojawiły się te problemy z rozgrywającymi Bydgoszczy, gdzie wypadli obaj podstawowi zawodnicy, a ściągnięty został Marcin Karakuła, no to Paweł Cieślik też pełnił rolę rozgrywającego i nie wiem, czy to przypadkiem nie była do tej pory jego nominalna pozycja, a chyba teraz po prostu został przekwalifikowany na atakującego. Tak. Też trzeba powiedzieć troszeczkę tutaj w kontekście Tomczyka Sterna o tym, że ma on lekkie problemy zdrowotne, tak? Po mistrzostwach Europy skarżył się na pewne bóle barku i były pewne już tutaj wątpliwości, czy pojawi się na początek sezonu. W ostatnich dniach na fanpage'u klubu pojawił się jego filmik, w którym on wskazuje, że z jego zdrowiem wszystko jest w porządku. Bark już przestał boleć, jedzie na kilkudniową rehabilitację do Włoch i pojawi się na początku przyszłego tygodnia w Bydgoszczy, więc potencjalnie na początek sezonu może być gotowy. No ale to wydaje mi się, że mimo wszystko spodziewałbym się, że jeżeli ktoś miałby zastępować Tomczyka Sterna, to raczej będzie to Paweł Gryc. Myślę, że jakoś tak będzie to kombinował Przemysław Michalczyk, jeżeli to faktycznie Słoweńcowi gra nie będzie szła tak dobrze, jak zakładam wszyscy w Bydgoszczy liczą. Środkowi Tomasz Kalępka, Janusz Gałązka, Dawid Woch, Michał Bednarek, znowu się odwołam do tego stwierdzenia z poprzednich odcinków, Dżemik Ligowy do kwadratu. już tak naprawdę, środek wydaje mi się, że zestawienie ponownie, moim zdaniem gorszego środka nikt plus lidze nie ma, niestety. No mistrz Polski Tomasz Kalępka, ale w tym w Zaksie przy Łukaszu Wiśniewskim i Mateuszu Bieńku za dużo nie pograł. Wcześniej tak, też z tą regularnością tak, grywało różnie. Czasami w Katowicach, może dwa sezony temu grywał troszeczkę więcej. Janusz Gałązka, pechowy z poprzedniego sezonu, tak, no bo kapitan drużyny ze Szczecina, tak, który po upadku drużyny, z tego co pamiętam, bodajże chyba dogrywał sezon w pierwszej lidze. W Siedlcach, tak. Dokładnie. Dawid Woch, który w poprzednim sezonie, jeżeli dobrze pamiętam, chyba w Katowicach, tak, był zmiennikiem, czy? Tak. On jeszcze wcześniej we Francji, tak, potem z Francji w trakcie sezonu chyba dołączył do Plus Ligi i faktycznie poprzedni sezon to już chyba Katowice. No i Michał Bednarek, czwarta postać na środku siatki. Wydaje mi się, że raczej Gałązka, bo on akurat w Szczecinie nie grał wcale tak źle. Ja akurat, bo tak wszyscy mówili, tam heheszkowanie, że Janusz Gałązka z Kazijskim, Kurkiem będzie grał. A tutaj się okazywało, że on naprawdę uważam, że dokładał swoje i nie, jeżeli chodzi na pewno o element bloku, ale też i ofensywy. Ja pamiętam, że on w pewnym momencie miał jakieś niebotyczne statystyki skuteczności. To było tam rzędu 90% w ofensywie. Prezentował się lepiej niż Van de Voorde, więc tutaj mówimy o jakimś tam Dżemiku. To nie jest zawodnik, który jest spektakularny, ale to jest zawodnik, który jakoś ligowo oczywiście powinien stanowić. No to kto partnerem Janusza? Dawid Woch czy Tomasz Kalępka? Tomasz Kalępka. Dawno nie widziałem Dawida Wocha w akcji, który tam zniknął mi z radarów, jak wyjechał do Francji, a z kolei w PKS Katowice miał niewiele szans, żeby się pokazać, a z kolei
z niezłej strony pamiętam Tomasza Kalempkę i sądzę, że to on będzie podstawowym środkowym obok Janusza Gałąski. Tak, atakująca zagrywka, myślę, że atutem Tomasza Kalempki ewidentnie jest. On tam wchodził w Zaksie w zeszłym sezonie też kilkukrotnie na zagrywkę. W dłuższym wymiarze czasu raczej po prostu nie miał okazji się zaprezentować. Rozgrywający Piotr Lipiński, Radosław Gil. Dla Piotra Lipińskiego powrót do Bydgoszczy, bo on już w Bydgoszczy grał. Bardzo doświadczony rozgrywający. No i Radosław Gil po sezonie rozegranym na pozycji rozgrywającego, drugiego rozgrywającego w Indykpolu AZS-ie Olsztyn, znalazł swoje miejsce w składzie Wisły Bydgoszcz. No i okej, rozgrywający. Jak to oceniacie, Kuba? Kuba, jak to oceniasz? Też chyba najsłabiej obsadzona pozycja w całej czternastce, tak? No bo Piotr Lipiński, nie wiem, czy nie najstarszy zawodnik w lidze, a jeżeli nie najstarszy, to jeden z najstarszych. Leworęczny, ale już w ostatnich latach, kiedy grywał na poziomie plesikowym, pamiętam jego problemy z dokładnością. No i Radosław Gil, który w każdej drużynie do tej pory był drugim rozgrywającym i nie wiem, jak, jeżeli miałby być pierwszym rozgrywającym, jakby ten ciężar uniósł. Czy dwa sezony temu Radosław Gil spędził rozgrywki w Słowenii, w Kalcit Kamnik. Tak, i tam był akurat podstawowym siatkarzem, tylko że trzeba tutaj wziąć poprawkę na to, że Liga Słoweńska stoi znacznie niżej aniżeli Plus tak, Liga. W zasadzie sądzę, kluby, że... kluby ze Słowenii, no to w zasadzie w tej Mewzie, jeśli dobrze pamiętam, czyli w tych rozgrywkach środkowoeuropejskich mają godnych rywali, a powiedzmy sama Liga Słoweńska to już tak nie do końca, no w zasadzie co Bled, tak? W zasadzie tam jest, jeśli chodzi tak. o te ważne drużyny. Tak, tak, ale właśnie kontynuując wątek Radosława Gila, no to jeśli miałbym wskazać na jakiś pozytyw tego zespołu, no to liczę, że właśnie Radosław Gil być może w tym sezonie będzie miał okazję zabłysnąć, aczkolwiek no na pewno nie będzie to łatwe, biorąc pod uwagę to, z kim przyjdzie mu grać. Myślę, że to będzie najsłabszy zespół ligi, ale akurat Radosław Gil pokazywał się pozytywnie jeszcze będąc w Jastrzębskim Węglu i dawał przesłanki, że to może być solidny ligowiec. Liczę, że teraz to pokaże. No tak, z jednej strony solidny ligowiec, ale z drugiej strony ja wiem, że z Pawłem Wójckim rywalizuje się trudno, no bo to jest już, można by powiedzieć, trochę szara eminencja też Indykpolu AZS Olsztyn. I trudno jest pograć w sytuacji, w której no jednak masz Pawła Wojickiego na boisku i miewał przyzwoite zmiany Radosław Gil, ale biorąc pod uwagę jednak dość dużą niedokładność Pawła Wojickiego, która już zaczyna mu się pojawiać, no o czym zresztą będziemy mogli porozmawiać już w samym odcinku o Olsztynie, to ja się jednak spodziewałem, że Radosław Gil będzie więcej szans dostawał od najpierw Roberto Santiriego, a potem od Michała Mieszko Gogola. Tych szans specjalnie dużo nie było, jak się pojawiał na boisku, no to też rewolucji nie robił, przy czym no taka niewdzięczna rola drugich rozgrywających, że oni bardzo często wchodzą w sytuacji, w której ten wynik jest naprawdę bardzo odstający, tak, czyli no pytanie, czy Bydgoszcz nie będzie miała takiego przebiegu wielu spotkań i wielu setów, w których ten wynik po prostu będzie odstawał, więc no zobaczymy, co ulepi Radosław Gil, bo ja myślę, że on powinien być podstawowym rozgrywającym, czy inaczej, gdybym ja był Radosławem Gilem i wybrałbym Bydgoszcz, to raczej z takim przekonaniem, że będę w stanie wreszcie pograć jako pierwszy rozgrywający w Plus Lidze. Zdecydowanie. I tym zamykając pozycję rozegrania, pewnie przejdziemy do libero. Tak, dokładnie. Tomasz Bonisławski, Kamil Szymura. Dla Tomasza Bonisławskiego to powrót do Bydgoszczy po kilku sezonach nieobecności. Spędził ten zawodnik bodajże 3 sezony w pierwszej lidze. W Stali Nysa i chyba w Lechii Tomaszów Mazowiecki. Drugi zawodnik Kamil Szymura. Zeszły sezon w Zakrzyku Kędzierzyn-Koźle, no chyba nikt nie liczył, że wygryzie Pawła Zatorskiego, więc pozycja rezerwowego. Wcześniej miał się od kogo uczyć. Tak, miał się od kogo uczyć, to fakt. Że Kuba powiedział, no że miał się od kogo uczyć, więc zobaczymy, czy ta nauka nie poszła w las. No, dokładnie, będzie pewnie miał szansę się przekonać, czy ten sezon w Zachsie Kędzierzyn-Koźle wyjdzie mu na plus, czy nie. Ja liczę, że akurat tego zawodnika będziemy mogli poglądać, zwłaszcza, że to jest zawodnik moim zdaniem bardzo perspektywiczny. Tak, więc mamy domknięte transfery. I teraz, aczkolwiek tak jak mówiliście wcześniej, też wydaje mi się, że to jest pozycja najsłabiej obsadzona w całej lidze. No więc jeżeli widzimy, że na wielu pozycjach wydaje nam się to być najsłabiej obsadzona pozycja, no to jak zaraz porozmawiamy o naszych przewidywaniach na ten sezon, to
to myślę, że no, trudno przewidywać coś innego. A no ale dobra, może nie zdradzajmy jeszcze tego, co, o czym opowiemy. Kto odszedł z drużyny i teraz szybko? Powinienem w sumie, jak wiecie, jak nie wiem, czy kojarzycie te reklamy środków farmaceutycznych, że tam przyspieszają, tak? No to tak, przed użyciem, żeby przyspieszyć, żeby wcisnąć jeszcze do nagrania, no ale tak, Jakub Bednaruk, Michał Szalacha, Bartosz Filipiak, Bartłomiej Lipiński, Mateusz Witek, Rafael Winiedo, Nikola Kowacewicz, Adam Kowalski, Patryk Akala, Piotr Sieńko, Maksim Morozał, Marcin Karakuła, Jan Lesiuk, Kacper Bobrowski, Mateusz Siwicki. Czyli w zasadzie cała drużyna Bydgoszczy, cała podstawowa szóstka, rewolucja zupełna. No i dobra, jakbyście mieli wybrać, dobra, może nie jedną postać z tych, ale trzy, które w zeszłym sezonie na was zrobiły największe wrażenie, albo uważacie, że po prostu w tym momencie, w tym sezonie mogłyby najbardziej pomóc drużynie? To tak, na pewno atakujący Bartek Filipiak. W Gdańsku duża radość z powodu jego przyjścia i też fajnie się prezentował nie tylko na poziomie ligowym, ale też już na dalszych etapach uniwersjady, kiedy byli poważniejsi przeciwnicy. Dostał szansę też od Witala w turnieju w Niemczech, parę minut zagrał też reprezentacji. Bartek Lipiński też fajnie się pokazywał ze strony ofensywnej. Na uniwersjadzie troszeczkę ustępował miejsca tutaj Pawłowi Halabie, ale też ma według mnie wielki potencjał i to jest dobry transfer Lubina i dużo sobie nie Bydgoszczy. No i Winiedo, który wrócił, kiedyś grając w Jastrzębie, wrócił do Bydgoszczy, ale znalazł wspólny język z Kubą Bednarukiem i naprawdę solidnie rozgrywał. No ja myślę, że taki Nikola Kowacewicz to by się przydał Bydgoszczy w tym sezonie, że patrząc na jednak na charakterystykę tych zawodników, no to ani Urbanowicz nie jest jakimś orłem przyjęcia, Paweł Gryc też nie jest, Gonzalo Quiroga, okej, no on jest faktycznie defensywny bardziej, ale wydaje mi się, że postać Kowacewicza grającego jak w poprzednim sezonie mogłaby pomóc, myślę, może nawet bardziej niż Bartłomiej Lipiński tutaj. A no i oczywiście środek, no ten środek też nie wygląda dobrze i Maksim Morozał to był bardzo, bardzo udany transfer Bydgoszczy w zeszłym sezonie, no bo on tak wcześniej Kielce, potem w Kielcach się wyróżniał, zagrał w Bydgoszczy też uważam, że znowu grał naprawdę, naprawdę przyzwoicie. Teraz w Lubinie. Filip, jeszcze jakieś 3 grosze twoje do... Znaczy jak w ogóle, gdybym miał do wyboru wybrać ten zespół Bydgoszcza zeszłosezonowy, to zostawiłbym całą szóstkę. Taka mnie myśl naszła, ale gdybym musiał wskazać jedno konkretne nazwisko, to wybrałbym Winiedo. Okej. Okay. No więc transfery do klubu omówione, transfery z klubu omówione. Zaraz porozmawiamy o tym, jakie widzimy przewidywania dla drużyny Bydgoszczy na następny sezon. 6. set. No i właśnie, przewidywania. Bydgoszcz, 12. miejsce w zeszłym sezonie. Filip przed chwilą powiedział, że zatrzymałby wszystkich zawodników z podstawowej szóstki z poprzedniego sezonu. No to jakie miejsce może Bydgoszcz zająć na koniec sezonu 2019-2020 w waszym mniemaniu? No moim zdaniem tylko i wyłącznie ostatnie. Jeżeli Warszawa zgadza się z tym, że miejsce 14, biorąc pod uwagę, że praktycznie przy każdej pozycji powiedzieliśmy, że to jest najsłabiej obsadzona pozycja w plus lidze, a jeszcze dodać do tego trenera Przemysława Michalczyka, nie chcę go skreślać już teraz, tak, ale do tej pory jest po prostu moim zdaniem jedną wielką niewiadomą. Tak, na pewno nie można powiedzieć, że doświadczenie jest jakimś atutem. Doświadczenie w roli pierwszego szkoleniowca oczywiście, no bo to, że to jest znaczy zawodnik... pierwszego szkoleniowca na poziomie plus ligi, bo on pracował jako pierwszy trener, ale na niższych szczeblach. Tak, doświadczenie siatkarskie na pewno jest, no ale jak dobrze wiemy, to nie jest wcale tak, że jeżeli ktoś, nie wiem, grał na poziomie plus ligi do 35-36 roku życia, to wcale nie jest powiedziane, że on będzie wybitnym trenerem. To jeszcze trochę może dla wyklarowania. Pierwsza szóstka awizowana, żebyśmy też tutaj mieli jasność, żeby wszyscy wiedzieli. Ja stawiam na Radka Gila, mimo wszystko na przyjęciu. Myślę, że Piotrek Lipiński będzie uzupełnieniem. Aczkolwiek, no jeżeli będą jakieś problemy z grą Radka Gila, no to myślę, że Lipiński może go tam podgryźć, no ale ja na ten moment zakładam, że będzie to Radek Gil i Stączkiem Sternem po przekątnej. Na przyjęciu myślę, że Paweł Gryc i Gonzalo Quiroga. Nie wiem, czy tutaj to zgadzacie. Tak. Na środku, tak jak mówiliśmy, Tomasz Kalępka, Janusz Gałązka, to chyba takie dwie postaci, które powinny grać. No i na libero myślę, że Kamil Szymura.
No a druga szóstka, no to już w sumie trudno powiedzieć. Lipiński Cieślik, Lipiński Gryc, Urbanowicz Peszko, może Wok Bednarek i Bonisławski. Może tak drogą do powiedzenia, ta szóstka bez Tomczyka Sterna w praktycznie każdym meczu sparingowym w ostatnim czasie przygrywa 3-0, nie wychodząc w żadnym z setów powyżej 20. I to jest chyba dosyć smutny wniosek, jaki płynie na razie z gry tej drużyny bez tego wyraźnego lidera, z którym też nie będzie wiele czasu na zgranie. No tak. I no, myślę, że tak, jeśli śmiało, uznać to, co powiedział teraz właśnie Kuba za puentę, no to chyba no, nie daje dobrego krajobrazu tego zespołu i raczej pokrywa się z tym, co mówiliśmy do tej pory, że Bydgoszczan czeka arcytrudne zadanie, jeśli chcą się utrzymać w plus lidze. Szykuję, tak. Ja tutaj jeszcze, ja może to spuentuję w ten sposób. Największą szansę dla Bydgoszczy na utrzymanie widzę w upadku drużyny z Warszawy. W sensie myślę, że... O ile nie dojdzie do jakiejś reorganizacji planów i że jednak zagrają jakieś baraże lub coś takiego, że tak, jednak ale... ta ostatnia drużyna nie będzie miała bezpiecznego tak, miejsca ale, w pozycji. Tak, ale no znaczy oczywiście, no tak, no to wtedy faktycznie myślę, że to byłoby dobre, no ale wtedy no, dwie drużyny z pierwszej ligi, okej, no w sensie na pewno znowu świeżej krwi dużo. Ale no, wydaje mi się, że to jest ta puenta, której szukałem. Miejmy tylko nadzieję, że nie będzie zbyt gorszą, tak jak z Będzinem w poprzednim sezonie. Tak, ja więc będę obserwował Radka Gila, będę obserwował rozwój Pawła Gryca, ale ja jestem trochę no i Kamila Szymury oczywiście, ale ja jestem trochę rozczarowany tutaj tą drużyną, bo ja po prostu nie widzę tutaj młodych postaci, którym naprawdę chciałbym kibicować. Widzę po prostu no jednak średniaków, którzy, no może i doświadczenie pewne mają na poziomie plusligowym, ale to nigdy nie były postaci, które mogłyby grać o cokolwiek więcej niż po prostu o utrzymanie. Pełna zgoda. No i co? No to mamy to. Temat Bydgoszczy zamknięty, kolejny odcinek przedsezonowy udostępniony. Dajcie znać, czy się z nami zgadzacie, czy nie, a tymczasem za uwagę dziękuję. Piotr Złoch, Kuba Lewandowski i Filip Kurfanty. Dzięki.